Siema, hejos, jest Kuba. Siema. Siema. Jest... Są klucze. Są klucze od Hondy, jest Honda. Patrz, drzewo mi tutaj weszło. Jak? No, widzisz. Dawno nie byłem i zarosło. Przez dziurę. Kuba, co? Pierwsze odpalenie Hondy? Dasz radę? Co teraz? No, teraz przekręć kluczyk. Dobra, wszystko gra i buty. Jest na biegu? Nie, no co ty? Coś ty. Czekaj, ja ci ssanie włączę. Tu się zapala, patrz. Tu. Tu, ale poczekaj, jeszcze nie. No teraz, dawaj. Jeszcze raz. Chodzi! Chodzi! Niech sobie pochodzi na stanie, trochę się rozgrzeje i zobaczymy, jak będzie paliło na wszystkie gary, czy nie. Pamiętasz, jak go pierwszy raz odpalałeś? No. Ile wtedy miałeś? 3 lata? Roczek. Aha. Siedziałeś tu na baku. A czy to normalnie tutaj miałeś głowę? To jest ponad roczek tu. Dobra, niech się nagrzewa. Dobra. Zacina trochę. Paliło. No. Jest mocna. Jest mocna. A wiesz po co to jest? Nie. Żeby nie otrzeć baku, bo tutaj się wiesz, że opierasz, nie? Tak samo tutaj, nie? Kolanami. I tu ci trzyma, trzymanie boczne, wiesz, patrz. I też nie obcierasz lakieru. Sam malowałem. A jaki był? Jaki był? O, jaka była? Jaka była? No taka, taka była biało-czerwono-granatowa. Coś takiego. Dobre pytanie. Coś takiego z dodatkami czerwonego. RR-ka taka. No tu jest jeszcze pap stary zadupek. Czarny. Czarny. Dla pasażera teraz w tej chwili nie ma. Bo plastiki są od torówki założone. A siadaj sobie. Ja? No a co? Tu musisz je złapać, tak? No. Najlepiej za, tutaj, za kierownicę. Nie, ja nie dam rady. Nie. No to musisz ustać, ustań tu. No. O, tak. O tak, oprzyj się o bak normalnie i tak. Z tej strony się nie wsiada, bo można się uparzyć o ten, o wydech, o rurę, tak. Majster. No jak skończysz, nie wiem, 18 lat, zdasz naprawko, to będzie dla ciebie ta Honda. Co ty na to? No nie wiem. Bałbyś się? Nie wiem. Wiesz ile to leci na godzinę? Nie. Ja leciałem 260. To jest trochę, ona jest trochę odchudzona, jest lżejsza niż tradycyjna taka Honda. Tak. O parę kilogramów jest lżejsza. A jak się zakręca na ścigaczu, Kuba? Kierownicę tą i tak? Tak, no. A skąd wiesz? No tak się zakręca. No tak się wchodzi w zakręty. Jak się wchodzi w zakręt, to co trzeba zrobić? Się przechylić. Przechylić i a z gazem co?
trzymać go albo równo, a przy wyjściu odkręcać. Aha. Można cały czas odkręcać w zakręcie. Delikatnie, ale równo. Nie odpuszczać. O, liście mam na głowie. No. Wyhodowaliśmy sobie tutaj taki ten... jak w palmiarni u nas jest. To twój stary buzer? To mój stary buzer, no. To jest mój pierwszy buzer. Tam siedzisko od Husqvarny. No. Siedzisko od Husqvarny, od 701. Zapasowe. Trochę skarbów tu jest. O, stara lampa jest od Fireblade'a. Taka była kiedyś lampa. A teraz jest taka. Weź przekręć kluczyk. Tu się włącza się światło. Tu jest postój. No. A wróć. Tu jest postój. Soczewkowe. To lampy założyłem od Kawasaki. Od 750. Ja bym tak nie mógł jeździć. Nie? Nie. A ja to uwielbiałem. Tu masz drogowe. No. Tu jest drogowe. Poczekaj jeszcze raz. No i teraz drogowe daj. Ale aż daje więcej. No daje, no. Kierunkowskaz włącz? Nie ma. Tam. No i drugi? Nie, drugi to nie da się. No w drugą stronę. No to robię i... O. Działa. Wszystko działa. No. A z tyłu czy pali, zobaczę? Teraz jest lewy. Jeszcze przegląd trzeba zrobić. No teraz drugi. Tego nie kupujcie, tych pasków. Daj jeszcze ten lewy. No. Patrzcie, ja takie coś kiedyś kupiłem, ale patrzcie, tu już nie pali. A stop zrób, naduś na hamulec. Na hamulec? No. O, mała różnica. No puść. No jeszcze raz. No w sumie. Ale jest do wymiany pasek. No to jeszcze raz odpal. Nie, no masz już stacyjkę. No przygasnij sobie. I ty tak 260 jechałeś? No. Ci jakoś ciszej. Ale ryczy, co? No głośny, Zaraz 70 prawie temperatura. Ale wiesz co ci powiem, żebym mógł jutro się bujnąć tym na miasto. I tak zrobię. Jutro jest czwartek. Przywiozę tylko kask, bo w kasku sobie polecę ten endurowym. Lubię kaski endurowe. Ja bym tu nie mógł jeździć, ja mam za małe nogi jeszcze. No nie, no ty za mały jesteś, no. Zresztą ten motocykl jest bardzo ciężki, nie? Mimo, że odchudzony, to i tak jest ciężki. Czemu to jest jakby dwie dźwignie jakby są? Dwie dźwignie? No bo patrz, tu jest jedna. No. I tu jest druga. No przecież tu tak jak w kładzie masz, no tu masz hamulec, a tu biegi. No nie jeździłeś cebulą? No jeździłem, ale tak. No, no to, no jak? No tu masz biegi z tej strony, a z tej strony masz hamulec tylny. Tu masz przedni. Tu masz sprzęgło, no tak jak w cebuli. A tu masz crashpady, patrz. Że jak motocykl się wywali, nie, no to uderzy w to. To jest przykręcone do bloku silnika. Patrzcie, tutaj w którym roku? W 15 roku. W 15 roku to tą odbudowę robiłem po mojemu. Pomalowałem czerwoną farbą kolektory i tylko się odbarwiły przy samym wyjściu od silnika, a tak ładnie to
wygląda, patrzcie. Widać? Nie widać? No. Dużo pracy w to włożyłem. Wlepy jeszcze jakieś. Ducati. Ducati, to wlepy Ducati są. Bo Ducati jak miałem, wiesz? No. I co, jak ci się widzi? Fajnie. A ile tu paliwa się zmieści? Nie wiem, myślę około 13 litrów. Dużo. Więcej nie. Fajna jest, bo jest tak, duży bak, jest fajnie wyprofilowany. Bardzo fajnie wchodzi w zakręty. To jest po prostu pożerca zakrętów. Fireblade, tak się nazywa ta Honda. CBR RR. SC33. Takie ma oznaczenie. A tu Fireblade. Pojemność jaka jest? 900. Ale powiem ci, cały czas mi się podoba. Ktoś powie, ale ulepiona, ale to, ale tamto, ale naprawdę to wszystko jest, może nie jest piękne, nie, ale wszystko jest solidnie zrobione. Także na kole można tym latać. Oczywiście teraz nie, bo teraz, no mówię, jak nie pali te membrany, po prostu wiesz, ten nie dostaje tyle paliwa, ile potrzeba, nie? A tu na koło to jak, tak? I tu na koło bez sprzęgła, z gazu, jedyneczka, 6 do 8 tysięcy obrotów, odpuszczasz i bach, i jesteś na kole już, i lecisz. I to się fajnie leci, wiesz, bo długa jest jedynka, do 110 wykręci, albo nawet lepiej. No i po prostu sobie w pionie lecisz. Tu jest fajnie, bo masz zaparcie od razu. Patrz, jakie mam tutaj zrobione. Jak na koło wyrywałem, to tutaj, wiesz, nie spadłem z tego. Zapiera się ładnie. No. Trzymasz się motocykla i lecisz. Kuba, już na ścigacza, już na ścigacza. Pewnie głowę kiedyś miałem gdzieś tu. Kuba, opowiem wam, jak zacząłem... Nie, poczekajcie, nie. Tak, w 2013 roku kupiłem Fireblade'a. W 2014 kupiłem Ducati Panigale 1199. I w 2017 roku kupiłem Supermoto Husqvarna 701. No i... W 2015 tą Hondę zacząłem przerabiać na modełko takie, jakie mi się podoba. I praktycznie Ducati to prawie w ogóle nie jeździłem. Wolałem Hondą jeździć. Ducati strasznie grzało. Od kolektorów po prostu całe nogi zawsze miałem poparzone. Mimo że miałem kombinezon, to i tak mi tutaj parzyło wszystko, wiesz? Tu, kolana. A Honda lepsza jak wygląda. Honda, patrz, zawsze dobrze nadal wygląda. Nadal chodzi to. No bo to odkręcasz. No odkręć. Co to jest, paliwo? No, bardzo mało paliwa. Chyba mało. No, trzeba dolać. Łatwo się tego nie zakłada. W 2017 roku kupiłem tą 701 i zacząłem jeździć na Supermoto. No i miałem wypadek drogowy. I wymieniłem, przeszedłem po prostu z ulicy na enduro. Przestałem jeździć ścigaczami, przestałem jeździć supermoto i przeszedłem na enduro. Pamiętasz, jak miałem rękę złamaną? Jak robot chodziłem. No, wypadek drogowy był straszny. No, ale przeżyłem. Najważniejsze. No co, dolejemy trochę paliwa, nie? Będzie na pewno. To jeszcze w starej cenie paliwo mam. Spoko, za mocno wsadziłeś. No teraz, poczekaj, coś jest? Coś doszło? Nie wiem. Gdzie tam? Prawie nic po bokach jest. Dobra, zakręcam. To delikatnie, nie? Nie na siłę. No, to słuchajcie, to jest korek... Nie dokręcaj mocno, bo to samo się zassa, wiesz? To jest korek racingowy. Na tor, żeby szybko odkręcać, bez kluczyka, wiesz? Bo oryginalnie to jest na kluczyk, musisz kluczyk wyciągnąć, wstawić, pyk, odkręcić, tak jak ma tata w CB. No. Pyk, tu i pyk. No i nie dokręcaj mocno, dokręć i leciutko. Tu pyk, lekko. Tak. O, tylko tak, do pierwszego lekkiego oporu. I lecimy. Patrz, no i lecimy, już się czegoś znowu nauczyłeś.
To odpal jeszcze ostatni raz. O, światło trzeba wyłączyć. Zawsze trzeba patrzeć, jaka temperatura jest. Tu masz, 60 jest. Spada. No, odkręć. Coraz lepiej chodzi, widzę. Pokaż. Wypalimy całe paliwo. Mocna bestia. To nara, hejos. Nara, hejos.